Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 34, werset 9. Bóg nie popełnia błędów. Król pewnego afrykańskiego plemienia został kiedyś zaatakowany przez tygrysa, ale zachował życie dzięki bohaterskiej interwencji jednego ze swoich niewolników. W całym tym starciu stracił jedynie palec. Mimo to ogarnięty złością zawołał: gdyby Bóg był dobry, nie straciłbym palca. Niewolnik, chrześcijanin, odpowiedział: Panie, Bóg jest dobry, a to, co robi, jest mądre. On nigdy nie popełnia błędów. Rozwścieczony tymi słowami władca uwięził niewolnika, któremu przecież zawdzięczał życie. Jakiś czas później, podczas walk międzyplemiennych, król został pojmany przez wojowników, którzy składali ofiary z ludzi swoim bożkom. Taki właśnie los miał go spotkać. Kiedy jednak jego oprawcy zauważyli, że brakuje mu palca, natychmiast został uwolniony, ponieważ nie wolno im było składać w ofierze okaleczonych ludzi. Kiedy król wrócił do domu, uwolnił więzionego niewolnika i zwrócił się do niego uprzejmie: Bóg naprawdę był dla mnie dobry. Zostałbym zabity. Wypuścili mnie tylko dlatego, że brakowało mi palca. Zastanawiam się, dlaczego Bóg pozwolił mi wsadzić się do więzienia. Panie, odpowiedział niewolnik, gdybym nie był w więzieniu, zostałbym pojmany razem z Tobą i złożony w ofierze zamiast Ciebie, bo mam wszystkie palce. Jakże często bywamy w sytuacji, w której nie rozumiemy, jakie są zamiary Boga wobec nas. Pamiętajmy jednak zawsze, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 34, werset 9.